Dzień dobry, Stela na świecie. Dzisiaj łączymy się z Tanzanią. Wojtek Machnik. Wojciech Machnik. Zgadza się? Słyszysz mnie? Słyszę. Pozdrawiam. Cześć. Właśnie widzę, że tam to nie jest na pewno fototapeta, ani nie jesteś na jakimś screenie, tylko po prostu ludzie się przechadzają po plaży. Jaka temperatura w Tanzanii w tym momencie? No, dzisiaj się troszkę ochłodziło, więc na Zanzibarze spadło do 20 chyba 5 stopni, czy 26 jakoś tak, no ale jest cały czas ciepło. A tu jest przyjemnie, bo tu mam taką bryzę od oceanu, także jest bardzo fajnie i ja lubię to miejsce tutaj. Tak, my też Cię lubimy, tym bardziej, że u nas w nocy było dość mroźno i zastanawiamy się, czy dzisiaj sypnie, czy jeszcze nie, czy jutro. Dobrze, powiedz mi, co Ty tam robisz teraz? No jestem w pracy, taką mam pracę, prowadzę biuro podróży, czekam na grupę, która mi przylatuje i no co, no, tak jak człowiek, który ogarnia wyjazdy dla ludzi, trzeba się nim opiekować, trzeba ich od punktu A do punktu B przeprowadzić, no i co, no i też pracuję w międzyczasie, robię swoje inne rzeczy, mogę zdalnie pracować, to korzystam z takich okoliczności przyrody jak Zanzibar, no i co, i moim zdaniem fajna alternatywa dla pracy w korporacji. No właśnie, pracowałeś w korporacji, byłeś dyrektorem, rozumiem, że przeszedłeś całą ścieżkę i postanowiłeś robić coś innego w życiu. Dlaczego? Wiesz co, no jak zacząłem pracować w finansach dawno temu, no to było takie coś, wiesz co, dawało bardzo fajne pieniądze, było taką możliwością dużego rozwoju dla mnie, wiesz, zacząłem całą tą ścieżkę od doradcy przez kierownika, menedżera, potem zmieniłem z bankowości na ubezpieczenia, zostałem panem dyrektorem, później drugim dyrektorem i to wiesz, cały czas jeszcze studia MBA w międzyczasie zrobiłem, więc całą swoją taką przyszłość wiązałem raczej z korporacją, natomiast bardzo dużo się zmieniło w świecie finansów i na pewnym etapie jest coś takiego jak, wiesz, zmęczenie materiału i może trochę też wypalenie. A że ja miałem cały czas alternatywę, bo podróżowałem, cały czas jeździłem, cały czas zwiedzałem i na pewnym etapie jeszcze zacząłem to podróżowanie łączyć z bieganiem, to miałem taki pomysł na to, jak to z tej pasji i z tego mojego hobby zrobić sposób na życie. No i 4 lata temu zacząłem. No i doprowadziło mnie to właśnie do takich okoliczności przyrody jak dzisiaj. Tak, zacząłeś w sumie, można powiedzieć, biegać i chcesz być maratończykiem, który biegł w każdym biegu, w każdym państwie, tak? Tak dobrze to rozumiem, to twoje wyzwanie, jakie sobie rzuciłeś? Halo, słyszysz mnie? No zaciąłeś się na chwilę. Tak, okej. Pytam, zacząłeś biegać po prostu te 4 lata temu i narzuciłeś sobie takie wyzwanie, że w sumie chcesz biegać w każdym kraju. Bo ja jestem nauczony, wiesz, projektów, właśnie taka przypadłość z korporacji, bo zawsze się coś działo, wiesz, od początku do końca, był jakiś team, jakiś deadline na zrobienie czegoś i to miało jakieś ramy po prostu i się zaczynało i kończyło. I tak samo, wiesz, było w bieganiu, trafiłem na koronę maratonów polskich, czyli 5 takich największych polskich biegów, potem koronę półmaratonów, potem dowiedziałem się o projekcie, że jest 7 kontynentów, albo 6 Majorca i to są wszystko takie projekty, które zajmują 2-3 lata maksymalnie. No i trochę mnie to tak zmęczyło, wiesz, poszukiwanie cały czas nowych celów, co zrobić, gdzie pojechać, tak wiesz, bez sensu biegać tak na ośle po tym świecie. No i trafiłem na taką normę ISO, która reguluje te 3-literowe kody dla każdego kraju na świecie i stąd się wziął projekt 249 Challenge, postanowiłem właśnie w każdym kraju na świecie ukończyć maraton. I jesteś już w sumie po setce, tak? Tak, jakby taki główny cel, dlaczego przyjechałem do Tanzanii, to było przebiegnięcie tego 100. maratonu w 100. kraju i to mi się udało całkiem niedawno i z tego jestem strasznie zadowolony, bo wiesz, w tym całym covidowym szaleństwie, gdzie wszystkie biegi są odwoływane, praktycznie w ogóle nie ma imprez masowych, to była naprawdę długa droga i taka no, żmudna walka, żeby znaleźć miejsce, gdzie faktycznie maraton będzie, przylecieć na drugi koniec świata i go powiedz. Czyli jesteś już w ponad 100 krajach i w ponad setka biegów na Twoim koncie się znajduje, tak? Tak, fizycznie byłem w 128 krajach, natomiast przez to, że zacząłem biegać no, nie od początku podróżowania, więc przez ten czas ta setka się ustrzeliła w tym roku i chyba tak zostanie, bo już dużo do końca roku nie zostało, więc raczej możliwości biegowych nie ma. A powiedz mi, te zimniejsze tereny też będziesz zwiedzał i biegał tam? No tak, Antarktydę mieliśmy zaplanowaną na przyszły rok na luty, tylko no niestety impreza jest odwołana, więc trzeba poczekać do kolejnego roku. Natomiast tak, biegłem na Svalbardzie, to jest najbardziej wysunięty na północ maraton. Takich kilka zimnych też było i w Kazachstanie, więc to są takie, wiesz, no, to zależy gdzie jedziesz, każdy kraj jest inny. Nie zawsze są takie okoliczności jak tutaj, że masz ciepełko i nie wiem, już jesteś w Azji czy w Afryce jest gorąco. No tylko nawet europejskie maratony potrafią być zimne, więc przekrój pełny mam w tym projekcie. A powiedz mi, ty w którym kraju czułeś się najlepiej? Jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest tak trudne pytanie, że nie jesteś w stanie odpowiedzieć. Czy jest jakiś kraj, w którym uczyłeś się najlepiej? Zresztą no, jest różnica, tak? Jeżeli chodzi o bieganie i w ogóle życie w Azji, gdzie jest bardzo duża wilgotność, czy w takiej Afryce, gdzie jest ciepło. A jak wracam do Europy na przykład, gdzie wiesz, no całe życie jednak mieszkałem w Europie i jesteśmy przyzwyczajeni do tego klimatu, w Europie czuję się tak najlepiej, tak? Tak najmniej jest to dla mnie niekomfortowe. Natomiast wiesz, ja jestem po trochę obywatelem świata, wiesz, praktycznie ostatnie 3 lata to jest ciągła podróż dla mnie. W trakcie tego mojego rekordu świata to ja co tydzień byłem w innym kraju i biegałem maraton, więc wiesz, ten świat trochę stał się moim domem przez te ostatnie lata. Mogę powiedzieć, że się spokojnie wszędzie szybko aklimatyzuję i naprawdę wszędzie się dobrze czuję. Oczywiście są bardziej przyjazne kraje turystom, są kraje mniej przyjazne turystom, mniej rozwinięte, wtedy tam jest naprawdę trudno, bo i transport źle działa i tak naprawdę nie wiesz, nie jesteś w stanie jakiegoś internetu sensownego złapać, żeby się porozumieć i jednak ja zdalnie biznes prowadzę, więc to jest dla mnie bardzo ważne, więc tam jest tak trudno, nieprzyjemnie, tak? Ale większość krajów jest raczej taka pozytywnie nastawiona dla turystów, więc gdzie pojadę, to dla mnie jest okej. A powiedz mi, jakieś zaskoczenie, takie największe w jakimś kraju, albo ludzie cię zaskoczyli, albo jakiś obyczaj, albo zwyczaj, nie wiem jak to nazwać, albo jedzenie. Czy masz takie jakieś zaskoczenie największe? Myślę, że mój wyjazd do Pakistanu był taką perełką w tym projekcie. Poleciałem na specjalne zaproszenie organizatorów i rządu Pakistanu i bardzo, bardzo nas pilnowali, jak wiesz, prezydenta. Miałem taką obstawę, 3 samochody z przodu, na sygnale 3 z tyłu, jak z lotniska jechałem, więc wszyscy myśleli, że coś, wiesz, VIP przylecieli ze świata. I nas tam było, nie wiem, chyba 30 kilku biegaczy. I w ogóle latałem wtedy pierwszy raz helikopterem, takim wojskowym samolotem C-130, taka hybryda trochę między Chuckiem Norrisem a Mission Impossible Toma Cruza, więc generalnie to był hardkorowy maraton w górach, ale przepiękny. I zmieniłem bardzo zdanie na temat Pakistanu, bo wszyscy mówili, że to taki niebezpieczny kraj, że lepiej tam nie jeść, bo w ogóle i tak dalej. Ale tak samo było w Iraku. Też myślałem, że wiesz, że będzie nie wiadomo co, a jest naprawdę... Ten świat jest inny niż w mediach nam go przedstawiają, więc warto pojechać, zobaczyć na własne oczy i wyciągnąć własne wnioski, bo one zazwyczaj są zupełnie inne. Myślę, że jak byłeś w tym helikopterze, to tak żałowałeś bardzo tego zamkniętego biurka pana dyrektora w korpo, w banku i tych wszystkich ścieżek. I tak sobie myślisz, Jezu, jak ja bym chciał teraz wrócić do tego pomieszczenia. Nie, oczywiście żartuję. Chyba tak nie jest, nie żałujesz niczego. No jak odchodziłem, to wielu moich znajomych mówiło, a spoko, poszalejesz, za rok się spotkamy w innej korporacji, tak, wrócisz. No jakoś 4 lata nie wróciłem. Wydaje mi się, że dobrze to przemyślałem, co chcę zrobić. Miałem na to fajny pomysł i udaje mi się go cały czas w miarę z sukcesem realizować, nie? Pomimo tego, że czasy są trudne. Miałem być teraz w Tajlandii, cały listopad miałem mieć grupy Tajlandii, cały grudzień miałem być w Indonezji. Azja jest zamknięta, no to więc szybkie dostosowanie się do tego, co jest. Zanzibar jest otwarty, no i grupy przylatują tutaj, nie? Więc wiesz, dużo rzeczy z korpo jest pozytywnych. Ja nie powiem nic złego na temat korpo, takiego wiesz, że to jest złe, niedobre i w ogóle wszyscy, co pracują w korpo, to w ogóle bez sensu, bo się wiele rzeczy, wiele umiejętności stamtąd wyniosłem i ja z nich korzystam w tej chwili. Jestem w stanie je przenieść właśnie na grunt mojego prywatnego biznesu, więc wiesz, to jest tak, że na pewnym etapie po prostu podjąłem decyzję, bo tu już nie było moje miejsce i uważałem, że już po prostu się męczyłem, a tu mogę, wiesz, jestem u siebie z całym tym ryzykiem, bo wiesz, możesz robić piękne rzeczy, możesz mieszkać na Zanzibarze i pracować stąd, ale też całe ryzyko jest po mojej stronie, bo jednak trzeba zarobić pieniądze, wiesz, opłacić ZUS-y, podatki, to, no tak, to samo się nie zrobi. Więc no wszystko, nie znajdujesz na plaży pieniędzy, więc to trzeba jednak się jakoś postarać. Nie, powiedz mi na zakończenie, bo oprócz tego, że chodzisz po Chantori, po górach i można cię spotkać praktycznie wszędzie, to wiem, że też chodzisz po swoim mieszkaniu, a nawet ogródku. Wytłumacz, o co chodzi jeszcze, bo niektórzy może nie wiedzą, a niektórzy już pewnie wiedzą. O co chodzi z tym chodzeniem? Mówisz o maratonie po najkrótszej pętli? Tak. Wiesz co, no to była taka potrzeba trochę chwili, bo ja realizowałem cały czas mój projekt, co tydzień biegałem maraton aż do marca, do połowy. Wtedy z Jemenu nas zewakuowano do Polski, bo świat się zamykał. Więc generalnie, wiesz, najpierw pobiegłem w kwarantannie maraton dookoła łóżka, bo to był taki dzień wtedy, kiedy w marcu miałem pobiec ten 100. maraton w 100. kraju i nie wiedziałem, co z sobą zrobić, a nie mogłem wyjść z pokoju. No to przesunąłem łóżko na środek pokoju i biegałem. No i wszyscy zadali pytanie, czy to znowu jakiś rekord świata, czy w ogóle o co chodzi. No ja faktycznie takie pytanie wysłałem do oficjalnego biura rekordów, no i ustaliliśmy najniższą pętlę 5 metrów, 8400 8440 razy. Wiesz, telewizję, formalni sędziowie, pomiar, wszystko było. W ogródku u moich znajomych zrobiliśmy to, wiesz, 3 maja, no i stanowiłem rekord świata w maratonie po najkrótszej pętli. Inspiruje się zaraz. Tak. O właśnie, ty często łączysz swój pobyt w jakimś kraju z celem charytatywnym. Mogę tak powiedzieć, czy nie za bardzo? Tak, wiesz, no to jest jedno z założeń mojego projektu. Jak pojechałem do Nigerii na przykład, to moja koleżanka, która tam jest dyrektorką biegu, prosiła, żeby przywieźć jakieś na przykład zużyte buty, znaczy zużyte, takie, w których my już nie biegamy, a jeszcze na przykład można w nich pobiegać, jakieś ciuchy biegowe, takie rzeczy, które w Afryce kosztują majątek i raczej ich ludzie nie kupią. No i bardzo dużo biegaczy ze świata po prostu, wiesz, przyjechało z pełnym plecakiem, a wróciło z lokalnymi pamiątkami, bo odwdzięczono nam się w ten sposób, w takim trochę barterze, że przywieźliśmy fajne afrykańskie koszulki, przywieźliśmy jakieś takie, wiesz, lokalne maski, takie rzeczy, których tutaj nie ma, a daliśmy im w zamian, wiesz, rzeczy, które już tak poniekąd nam zbywały. Nawet tutaj zostawiłem sweter i koszulkę też u pani, w której mieszkam, u której wynajmuję pokój. Po prostu, żeby zadysponowała we wniosce komuś, komu to będzie potrzebne. Także takie rzeczy są fajne i myślę, że warto pomagać lokalnym społecznościom, wspierać je, po prostu, bo ci ludzie naprawdę nie mają łatwo. Super, słuchaj, ja mógłbym z tą rozmawiać bardzo długo, niestety muszę się pożegnać, będę Cię musiał zaraz wyłączyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, naszym gościem był Wojciech Machnik. Ja ustawiam w takim razie sobie łóżko teraz na środku pokoju i spróbuję przynajmniej kilka razy. Mam nadzieję, że błędnik wytrzyma to wszystko. Tobie jeszcze dużo zdrowia i żeby Ci się zawsze chciało tak, jak chcesz, żebyś motywował też innych do robienia dobrych rzeczy po prostu. Dziękuję za rozmowę. No. Dzięki. Pozdrawiam, na razie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.